Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra, oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Zapewne pamiętacie wstęp, który mieliśmy tydzień temu. Ale gdy czytamy Księgę Genezis, pierwszy właśnie ten rozdział i drugi o stworzeniu, przed naszymi oczami jest wyraźne dzieło Boga. To, co widzimy w stworzeniu, to widzimy, że nie powstało to ze świata zjawisk, ale jak mówi list do Hebrajczyków, zostało stworzone Słowem Boga. A więc wierzymy w to, że takie były dzieje nieba i ziemi. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tym wszystkim. Kiedy patrzymy na dzieło stworzenia, to widzimy na przykład, że przez to dzieło możemy oglądać również i pewne analogie, które nawiązują, do których nawiązują prorocy, do których nawiązuje sam Pan Bóg w innych częściach Pisma Świętego, ale też nauka apostolska. I Jan, i Piotr, i Jakub, i Paweł również nawiązują do dzieła stworzenia oraz sam nasz Pan Jezus Chrystus. Jest to ważne. Na przykład, gdybyśmy spojrzeli na Ewangelię Jana, to pierwsze 5 wierszy jest naprawdę uzupełnieniem, jak gdyby, dzieła stworzenia pierwszego rozdziału. Prawda? Widzimy to wyraźnie. A więc Bóg, który tutaj stwarza, mówimy na początku, czyli mamy czas. Czas określony. Zaczęła się historia stworzenia od tego momentu. A co mówi Jan? Na początku było Słowo. A więc widzimy wyraźnie, że początek wszystkiemu dał Logos, o którym czytamy w Bożym Słowie, że bez Niego nic nie powstało, co powstało. Jest to dla nas bardzo ważne, bo w dzisiejszych koncepcjach różnych religii Pan Jezus Chrystus występuje jako stworzenie, jako anioł, archanioł i tym podobne na postać, a nawet po prostu zwykły człowiek. Tak nie jest, ponieważ Jan mówi o tym, że przez Niego wszystko powstało, a bez Niego nie powstało, co powstało. Więc gdybyśmy przyjęli to, że Pan Jezus jest stworzeniem, doszlibyśmy do absurdu, bo znaczyłoby to, że nie będąc obecny, stworzył samego siebie. A więc sami widzimy, że to jest absolutnie bzdura. Chwała Bogu za to, kłamstwo ma zawsze krótkie nogi. A więc mamy czas. Czas określony przez Boga. Gdybyśmy patrzyli na przykład w całość Pisma Świętego, jeśli chodzi o czas, to ten czas jest określony od dzieła stworzenia do dzieła odkupienia. Jeśli chodzi o dzieło stworzenia, ono ma odbicie w planie Bożego zbawienia. Jest to bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że Pismo Święte mówi nam o 7-tysięcznej historii świata. I to jest bardzo ważne. Kiedy czytamy na przykład list Piotra, on również o tym mówi. Kiedy mówi, nawiązując do dzieła stworzenia, mówi, bo u Pana Boga dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Niektórzy oczywiście, którzy zmysłowo do tego podchodzą, nie mając ducha, mówią o tym, że to właśnie były takie 1000-letnie okresy. Każdy dzień to 1000 lat. To jest nieprawda. Piotr mówił tutaj o tym, że jest dzieło stworzenia, ma odbicie w historii odkupienia. I ta historia odkupienia została określona przez Pismo Święte na 7000 lat. Na przykład mogę powiedzieć, że Kościół powstał w dniu Pięćdziesiątnicy w roku 30. i w roku 2030 zamyka się 2000 historia Kościoła. Zamknie się. Mowa jest też o tym, że następne po Kościele, po czasie Kościoła będzie milenium. A więc następien okres zwany w Pismie Świętym 1000-leciem, czyli będzie to ostatni okres, który zamknie 7-letnią historię dzieła odkupienia.
Jest to oczywiście bardzo ważne, dlatego że w tym momencie mamy całą historię zamkniętą w Biblii od początku do końca. Są też ludzie, którzy uważają, że te czasy dzieliły się na różne takie, tutaj w tym dziele stworzenia, na przykład pierwszy wiersz, że Bóg stworzył niebo i ziemię, a potem dopiero był jakiś między pierwszym a drugim wierszem, jest jakiś upadek, jest jakaś tragedia i potem jest porządkowanie tej tragedii. Oczywiście to jest też nieprawda. Dlaczego nie jest to prawdą? Dlatego, że Pismo Święte wyraźnie nam pokazuje, w jaki sposób Bóg to wszystko stwarzał i układ tej księgi Genezis, tego dzieła stworzenia, jest podobny do księgi Objawienia. Gdybyśmy na przykład przeczytali typowo hebrajski układ, podejście w taki sposób, że najpierw opisuje się całość, a potem nawiązuje się do pewnych szczegółów w tej całości, dlatego że autor jest zainteresowany, żeby pewne szczegóły uwypuklić, czy też wyjaśnić. Weźmy przykład Księgi Objawienia, jak już powiedziałem, 6 rozdział. Mamy tam właściwie wielki ucisk opisany od Antychrysta, który jedzie na białym koniu i kończy się przyjściem Chrystusa jako sędziego. No ale Księga Objawienia nie kończy się na 6 rozdziale, prawda? Dlaczego? No bo 6 rozdział mówi, i ktoś się może ostać. I wtedy dalsze rozdziały rozwijają historię, poszczególne elementy tego 6 rozdziału. Tak samo i tutaj, ten pierwszy wiersz jest zamknięciem całości, czyli inaczej, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I tak to po prostu wyglądało, a później przechodzi oczywiście Duch Święty do szczegółów tego opisu. Bardzo musimy być ostrożni, kiedy badamy tekst, żeby tekst nas nie zdominował, jeśli chodzi o rozumienie kontekstu. Czasami ludzie wyrywają jakieś wiersze i tworzą jakieś dziwne koncepcje tylko dlatego, żeby do ich sposobu myślenia to pasowało. To jest niepotrzebne. My musimy tyle wiedzieć, ile Bóg uznał, że powinniśmy wiedzieć i dlatego pewne wątki są nawiązujące z Nowego Testamentu właśnie do dzieła stworzenia i pomoże nam to zrozumieć. Mamy tutaj sytuację, stworzył Bóg, stworzył z niczego, prawda? Czasownik ten świadczy o tym, że Bóg dokonał dzieła stworzenia z niczego. I tu mamy bardzo ważną rzecz, dlatego że mamy przyczynę. Kto? Bóg. A więc Bóg jest duchem, więc mamy coś wyjątkowego, prawda? Mamy duchową istotę, która powołuje rzeczy widzialne z niebytu, prawda? Czy Bóg ma taką moc? Oczywiście, że ma. Natomiast teoria ewolucji, albo teorie ewolucji, bo ich jest chyba z 80, one mówią o tym, że coś na początku było nic, potem z tego nic nagle coś się pojawiło, a potem coś to wybuchło, prawda? Tak jak teoria wielkiego wybuchu i tym podobne rzeczy. Więc to się w ogóle nie trzyma logiki na przykład, bo skoro jest coś, jakieś zdarzenie, na przykład w tym przypadku wybuch, no to jest pytanie, co było pierwsze i skąd się to wzięło, tak? Więc to jest bardzo ważne, a tu jest pokazane, że Pan Bóg powołał słowem swoim do istnienia to wszystko, co widzimy, światy duchowe i światy materialne, czyli materię. A więc mamy tutaj na pierwsze czas, a potem mamy materię. Bóg powołuje ją do istnienia. Również mamy przestrzeń, zobaczy. Gdzieś mu trzeba usadowić w tej wieczności, że tak powiem. Mamy już czas, mamy już przyczynę, czyli Boga. Mamy już oczywiście przestrzeń, niebo i ziemię. I w tym momencie Pan Bóg tutaj właśnie człowieka będzie na tej ziemi również stwarzał. Więc mamy, zobaczcie, materię, mamy przestrzeń, mamy czas i mamy sprawcę, czyli przyczynę, Bóg, który jest duchem. Wszystko to, co widzimy, powołał do życia. Czyli rzeczy materialne powstały z rzeczy, z Boga, czyli rzeczy niewidzialne.
z nicości, jak gdyby z niczego. To tylko Bóg może takich rzeczy dokonać. Zwróćcie też uwagę na to, że drugi wiersz mówi o tym, że ziemia była pustkowiem i chaosem, a ciemność była nad otchłanią i Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Tu mamy następny taki ciekawy problem, który występuje również w księgach późniejszych, który mówi o tym, że Bóg nadał wszelkim swoim dziełom również symboliczne znaczenie. Nawet Job o tym mówi, że gwiazdy, które umieścił, że planety, które umieścił, że chmury, które powołał do istnienia, wszystko ma wróżebne znaczenie. To jest bardzo ważne. To nie chodzi o wróżenie oczywiście, tylko chodzi o to, że one coś zapowiadają. Pan Jezus też do tego nawoływał, prawda? Do nieba czerwonego, prawda? I tak dalej, że będzie pogoda lub niepogoda. Mówił, że pewne zjawiska, które Bóg powołał do życia, one przynoszą nam w naszych skojarzeniu jak gdyby w konsekwencji zjawiska, które oczywiście mają wystąpić. Tak samo jest w duchowym życiu oczywiście. To wszystko ma swoje znaczenie. A więc na początku mamy Boga i Jego stworzenie. Co możemy powiedzieć? Że Bóg, który jest doskonały, stwarza swoje stworzenie po to, aby ono było harmonią. Tak jak mówi Izajasz, że wszystko, co stworzył, to nie po to, żeby było chaosem i pustkowiem, ale po to, żeby to wszystko było uporządkowane. Ale ciekawa rzecz, że w tym stworzeniu wszystko zaczyna się właśnie pustkowiem, chaosem, otchłanią, a Duch Boży jest nad tą powierzchnią, czy też głębią wód. A więc jest to bardzo ważne, dlatego że to określa nam tutaj w Bożym Słowie bardzo ciekawe tutaj skojarzenia. I za chwilę o tym będziemy mówić. Oczywiście tutaj występuje słowo Bóg jako Elohim, jeśli chodzi o stworzenie, a więc mamy tutaj mnogość. Końcówka Elohim oznacza dokładnie więcej niż dwóch albo więcej niż dwoje. To oznacza, że nawiązujemy według nas dzisiaj, według naszej wiary nowotestamentowej do Ojca, Syna i Ducha Świętego. To znaczy, że w dziele stworzenia brał udział Ojciec, Syn i Duch Święty. I tutaj będzie w ten sposób, ta potrójna obecność będzie tu istniała, będzie występowała. Zwróćmy też uwagę, że Pan Jezus Chrystus na przykład występuje również w Ewangelii Jana właśnie w taki sposób, w swojej mnogości, jako Bóg i człowiek, tak? Nawiązuje do swojego bytu. Zwróćcie uwagę, uważnie w Ewangelii Jana 3:11. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Co, o czym Pan Jezus mówi? Syn mówi, że Ojciec i Duch Święty. Świadectwa naszego nie przyjmujecie. To znaczy, że Pan Jezus Chrystus, gdy występuje, gdy mówi, to mówi Ojciec i Duch Święty. Więc mamy tu absolutną jedność między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To znaczy, że oni są tacy sami, ale nie ci sami. Chwała Panu za to, ale w tej jedności właśnie tutaj się to wyraża. I mówi dalej Pan Jezus w Ewangelii Jana, zwróćcie uwagę. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. W Jana 14:23. Znów występuje ta mnogość. Mówi Syn w imieniu Ojca i Ducha Świętego. A kiedy nawiązuje do Słowa, to mówi, że przez Słowo, które jest Duchem i Żywotem, mieszka w nas Jezus Chrystus, mieszka w nas Ojciec. Zwróćcie na to uwagę. Bo to Słowo jest pełne Ducha. Ducha bez miary. Bo to jest Słowo Boże. Ono jest w 100% natchnione Bożym Duchem, prawda? Więc mamy Ducha Świętego, mamy Syna Bożego i mamy Boga. Jest to bardzo ważne. Tak się zaczyna historia całego oczywiście stworzenia. Teraz jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj nawiązać do tego, że do tego upadku, jak niektórzy mówią, tu między tym pierwszym a drugim wierszem jest upadek, ponieważ mamy bunt szatana.
No niestety to nie jest prawdą, ponieważ jest jedno słowo, które temu przeczy. I ono występuje w księdze Ezechiela u proroka. I tam jest w Ezechiela 28:13. I tam jest napisane tak o szatanie. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelkie drogie kamienie, karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje belki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. I dalej jest napisane, że obok cheruba postawiono Cię w Edenie, abyś go strzegł. Więc mamy taką sytuację, że nie mógł szatan upaść między pierwszym a drugim wierszem, ponieważ występuje w ogrodzie Eden jako cherub, który strzeże dostępu do Edenu, prawda? Czyli stoi w Edenie i dlatego z zewnątrz to pokuszenie nie mogło przyjść. Ono musiało przyjść od wewnątrz. I właśnie to jest ta ciekawa rzecz, że cherub zorientował się w ogrodzie Eden, że w Bożym planie Bożego zbawienia, zobaczcie, on się to zorientował na podstawie dzieła stworzenia. On się wtedy szybko zorientował. Jaki jest Boży plan? On poznał ten plan, że jest 7000 historii biblijnej, jeśli chodzi o historię odkupienia w Biblii. On zrozumiał to, że ten człowiek, który został stworzony w ogrodzie Eden, on zasiądzie tam w chwale wraz z Panem Jezusem Chrystusem, tworząc grono Bożych dzieci, Bożą rodzinę. I jemu się to strasznie nie podobało, bo aniołowie są służebnymi duchami posyłanymi do gwoli nas, którzy mamy dostąpić zbawienia. A więc okazuje się, że w kwestii zbawienia to aniołowie wykonują służebną rolę wobec Boga i wobec Bożych dzieci. I jemu się to nie podobało. Dlatego w innym fragmencie czytamy: wstąpię na górę narad, zrównam się z Najwyższym i zmienię plany Boga. No przecież bez sensu byłoby buntować aniołów w tym momencie, kiedy praktycznie nic jemu nie zagrażało, nic nie stało mu na drodze, prawda? On był cherubem, nawet w księdze Ezechiela występuje jako arcykapłan anielski. Zwróćcie na to uwagę, czyli miał dostęp do świątyni i do wielu innych rzeczy w niebie, dlatego niebo będzie musiało przeminąć, ponieważ on skaził niebo swoją obecnością. I to jest prosta rzecz tutaj. No, nie możemy mówić o upadku przed, skoro on miał dostęp do Edenu, skoro on tam był cherubem i skoro właśnie tam dokonało się dzieło pokuszenia człowieka właśnie przez węża, którego wykorzystał ten anioł, aby sprowadzić upadek na człowieka. Być może to zjawisko było tak bardzo wspaniałe, to pokuszenie, niestety wspaniałe w znaczeniu bardzo negatywnym. Co to znaczy wspaniałe? No, pierwszy raz Ewa z Adamem zobaczyli zjawisko, że wąż przemówił ludzkim głosem. O tym mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, jeśli dobrze pamiętam, w 11 rozdziale, aby tak jak wąż z chytrością nie zwiódł Ewę, aby wasze myśli nie zostały odwrócone od szczerego się oddania Chrystusowi. Tam chodziło, że właśnie języki służyły do tego szatanowi tutaj, aby sprowadzić człowieka na manowce, czyli od Boga odwrócić wzrok ku sobie. Dlatego też później w Koryncie mamy w 14 rozdziale tą dziwną rzecz. Kto ma Boże dary, buduje zbór. A ten dar buduje siebie samego, czyli własne ego, jest nawiązane do Edenu. Czyli mowa tutaj jest, że to jest niestety, ale objaw szatańskiego pokuszenia, budowania własnego ego. Niestety, to jest poważny problem. Oczywiście jeszcze języki zostały wykorzystane przy, pamiętamy, problemie związane z Bileamem, który zboczył z Bożej drogi dla zapłaty. Tam oślica przemówiła ludzkim głosem i to Pan włożył jej tą ludzką mowę w jej pysk. Natomiast jeśli chodzi o Dzień Pięćdziesiątnicy i później, to mamy trzy razy mowa jest o językach. Pierwszy raz jest mowa w Dniu Pięćdziesiątnicy, drugi raz jest mowa
w domu Korneliusza i trzeci raz w 19 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł wprowadza joannitów do kościoła, którzy mówiąc językami prorokują, więc było wiadome, co mówią. Natomiast później mamy zamęt, który związany jest z językami właśnie w pierwszym liście do Koryntian od 12 do 14 rozdziału, gdzie Paweł tłumaczy, że języki, które chodzą od Boga, budują wspólnotę. Te, które nie pochodzą od Boga, budują własne ego. I to trzeba o tym wiedzieć. A więc przechodzimy tutaj do tego wiersza drugiego. I jest tutaj mowa wyraźnie o tym, że szatan był w Edenie. Natomiast Bóg przestrzega tutaj człowieka, co się stanie, gdy człowiek upadnie w grzech, pociągając za sobą w upadku całe stworzenie. I właśnie ten obraz tego chaosu, tego pustkowia i tak dalej, jest przestrzeżeniem dla człowieka, co się stanie, kiedy człowiek zerwie swoją społeczność z Bogiem i upadnie w grzech. Pismo Święte mówi, przeto jak przez jednego człowieka grzech na świat wszedł, a przez grzech śmierć, tak i wszyscy ludzie zgrzeszyli, byli na wszystkich śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Rzymian 5:12. Zwróćcie na to uwagę. I to jest właśnie taki rodzaj przestrogi. Co się dzieje, gdy w Bożym stworzeniu zabraknie Boga? Skąd tu jest chaos? No chaos polega właśnie na tym, kiedy Boga nie będzie, to zawsze będzie chaos. Kiedy Boga nie będzie, to zawsze w naszym sercu będzie pustka. Dalej, jeśli Boga nie będzie, to w naszym życiu będzie ciemność. Jeśli Boga nie będzie, to będziemy pogrążeni w otchłani rozpaczy. I dlatego Duch Boży, który jest nad nami, tak jak nad powierzchnią wód, On chce każdego człowieka przyprowadzić do upamiętania, bo jest napisane, Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I prosta rzecz, jeśli myślisz na tym, dlaczego sypie się twoje życie, dlatego się w tym życiu nie układa, po prostu zapomniałeś Boga. I my często jako ludzie, kiedy tylko na moment odwracamy swój wzrok od Pana Boga, natychmiast te rzeczy mają miejsce, prawda? Co? Właśnie pustkowie, chaos, ciemność, otchłań i Duch Boży, który przekonuje nas, że powinniśmy wrócić na powrót do harmonii, do życia w harmonii ze Stwórcą, na naszym Odkupicielem, naszym Panem. I zawsze, kiedy wracamy, Bóg przywraca porządek w naszym życiu, prawda? Czyli w miejsce chaosu jest porządek, w miejsce pustkowia jest Chrystus, w miejsce ciemności jest światło, a w miejsce otchłani są wyżyny szczęścia, o których mówimy, jeśli z Chrystusem jesteśmy wzbudzeni w tego, co w górze szukajmy, gdzie siedzi Chrystus po prawicy tronu Bożego. A Duch Boży nie tylko się unosi nad nami, ale jest w nas i zawsze prowadzi nas do chwały w naszym uświęceniu. Więc pamiętajmy o tym, że ciemność jest wtedy, kiedy brakuje światłości. Pustka jest wtedy, kiedy brakuje Słowa i Pana. I chaos to wtedy, kiedy my przejmujemy stery nad naszym życiem, i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest bardzo ważne. I ten drugi wiersz pokazuje nam, co się dzieje w stworzeniu, gdy brakuje Boga. Czy możemy powiedzieć, że dzisiejszy świat, który Bóg stworzył, właśnie tak wygląda? Ależ oczywiście. Pustka, beznadzieja, chaos, ciemność, czyli grzech, nieprawość i oczywiście nie ma nadziei. Ludzie, dzisiaj ktoś powiedział, że co piąta osoba ma depresję, co piąta osoba ma problemy z psychiką, a reszta? A reszta to chyba niezdiagnozowani, więc nikt nie wie na koniec, ile dzisiaj w tym świecie ludzi jest nieszczęśliwych. O tym świadczą apteki, jak wiele leków, depresantów sprzedaje się dzisiaj ludziom, prawda? Dlaczego? Brakuje Boga. Brakuje Boga. Tak samo również w chrześcijaństwie, tam gdzie jest herezje, tam gdzie nie brakuje nauki, brakuje wiary, również takie zjawiska się pojawiają, prawda? Że choruje dusza, czyli nasza psyche, nasz wewnętrzny człowiek.
Szkoda. Dlatego ten wiersz jest naprawdę wspaniały. Tak wygląda życie bez Boga. I w taki sposób pokazał też Pan Bóg w ciele stworzenia, myślę, że Adamowi i później Ewie, jak to właśnie wyglądało i jak to może wyglądać. Czy nie tak było, kiedy oni zapomnieli o Bogu, a postawili w centrum swojego życia siebie? Nastąpiła dokładnie ta tragedia, która tu jest opisana. Tak, pustka, chaos, ciemność, otchłań. I gdyby Pan Bóg przez Ducha Bożego nie dał im 3.15, czyli protoewangelii, czyli nadziei odkupienia, to praktycznie ich życie nie miałoby już dalej żadnego sensu. Ale tak nie jest. Dzięki Bogu, że Bóg nie pozostawił nas bez nadziei, ale dał nam wielką nadzieję w Chrystusie. Zwróćcie uwagę na następny wiersz, który mówi: i rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. Również gdybyśmy sięgnęli do Ewangelii Jana, to tam również zobaczymy, że Logos to właśnie światłość. To jest coś pięknego, kiedy Słowo Boże pokazuje, że właśnie w dziele stworzenia brał udział Pan Jezus Chrystus. To było Jego dzieło. Jest napisane, zobaczcie, w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I dalej, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Nie tylko Jan nawiązuje w swojej Ewangelii, w pierwszym rozdziale, do tego momentu, do tego dzieła stworzenia, ale również mamy inne fragmenty. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 6 wierszu, dokładnie używa tej symboliki z dzieła stworzenia. Mówi tak: bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Zobaczcie, jak pięknie uzupełnił apostoł Paweł ten 3 wiersz. Mówi tutaj, że ta światłość to był Chrystus. Światłość, która biła z jego oblicza. I nawiążę do tego, co już powiedziałem. Kochani, ciemność jest tam, gdzie nie ma Boga. Ciemność nie jest tu określona jako zjawisko złe, ale jako zjawisko, które złe jest dlatego, że nie ma w tym światła. Tak jest, to jest prawda. W jaki sposób możemy określić światłość? Światłością jest Chrystus, a ciemność to jest właśnie brak chwały Chrystusowej. I dlatego, kiedy Chrystus rozświecił nasze serca, myśmy mogli poznać Pana Jezusa, ale więcej, myśmy mogli poznać siebie. Bo dzięki temu światłu całe stworzenie mogło zobaczyć, jak wygląda świat bez ciemności, który jest bez światłości, który jest pogrążony w ciemnościach, prawda? Jak wygląda życie w tym chaosie, w ciemności, bez Boga, bez Chrystusa. Zobaczcie, Chrystus jest już w pierwszych wierszach Biblii. Tak uczy nauka apostolska. Sam Pan Jezus o tym mówił. O mnie bowiem Mojżesz napisał. Tak jest, a więc pierwszy rozdział to jest Chrystofania, którą my tu podane mamy jako teofanię. Ale rzeczywiście tak jest. Dziękujemy Bogu za to. Tak też było z naszym życiem. W życie naszego chaosu, pustka, ciemności weszła światłość Chrystusowa. I kiedy On wszedł w nasze życie, ciemność musiała ustąpić. A w naszych sercach dzisiaj jest światło Chrystusowe. Dziękujemy Bogu za to. I dlatego to źródło światła, czyli światłość, która jest w nas, sprawia, że my jesteśmy światłem. Czy Pan Jezus tego nie mówił? Wy jesteście światłością świata, ale On jest źródłem tego światła, bo On jest światłością. Chwała Panu. Jeden z psalmów mówi: światłości Twojej oglądamy światło. Światłość. Więc jeśli idziemy coraz bliżej Pana, jest coraz jaśniej, coraz wyraźniej wszystko widać, wszystko staje się jasne, ale też i z nas wyświetlana jest każda cząstka ciemna. Czy jest możliwe bez tego działania nasze uświęcenie? No nie jest możliwe. Dlatego każdy, kto dąży do Pana, do prawdy, dąży do światłości, aby okazało się, że uczynki Jego są dokonane w Bogu. Jakie to uczynki chodzi? Chodzi o uczynki związane z uświęceniem. Albo też, jeśli pragniemy być zbawieni, a jesteśmy grzesznikami, to przychodząc coraz bliżej do Bożego Słowa, przychodząc bliżej do Jezusa Chrystusa, zbliżając się bliżej do światłości, ta światłość oświeca każdego człowieka. I wtedy poznajemy,
że jesteśmy zgubionymi grzesznikami. Oddaliśmy swoje życie Bogu, dziękujemy Bogu za to. A dzisiaj jeszcze bardziej zbliżając się do tej światłości, więcej mając tą światłość w sobie, my żyjemy w uświęceniu. I zbliżając się coraz bardziej do Boga, wychodzą na jaw nasze uczynki, nasze myślenie, nasze różne sprawy, które nie są jeszcze godne Pana. Dlatego są wyznawane, uświęcane, wykorzeniane wręcz, wypalane z naszego życia, aby miejsce nas mógł zająć Pan Jezus Chrystus. Czy to nie jest piękne? No oczywiście, że tak. Więc to jest bardzo ważne. Dlatego Słowo Boże wyraźnie na ten temat oczywiście mówi. A więc następna rzecz tutaj występująca to nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Widzimy tutaj absolutny podział. Podział między światłością a światłością dnia tu w tym przypadku. A mamy ciemność nazwał nocą. No, to jest bardzo ważne zjawisko, dlatego że Pismo Święte mówi, że... Aha, jeszcze może wcześniej nawiążę tutaj do Jana, gdzie jest mowa o ciemności, o światłości, gdzie jest mowa o tym, że ciemność walczyła ze światłością, ale jej nie przemogła. Pamiętamy taki wiersz. I to jest bardzo ważne, ponieważ okazuje się, że między tymi dwoma stronami, światłością i ciemnością, jest usilna walka. I ta walka niestety jest objawiona też w Nowym Testamencie. Jest napisane tak. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic we mnie. Jana 14:30. Zwróćcie uwagę, o czym tu Pan Jezus mówi, prawda? Mówi o tym, że władca świata nadchodzi, ale nie ma on nic we mnie. To znaczy, że on nie ma nic w Chrystusie, czego mógłby się dotknąć go. Dlaczego? Bo Pan jest światłością. I dlatego też Pismo Święte mówi dalej, że Pan mówi, a teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Co to znaczy wyrzucony? Okazało się, że szatan zawsze ma to tendencję, aby cała ziemia pogrążyła się w ciemności. Pamiętamy taką sytuację, kiedy przychodzi szatan do przedoblicze Boże i mówi, cała ziemia. Tak, cała ziemia była pod jego władaniem. I on mówi, i cała ziemia żyje w pokoju. Co to znaczy? Dla niego pokojem jest to, że nikt nie oddaje chwały Bogu, a on ma święty spokój, bo jak ludzie oddają chwałę Bogu, to on nie ma spokoju. I wtedy Pan zwrócił mu uwagę na takie światełko, które tam w ciemnościach tego świata świeciło. Kto był tym światełkiem? Oczywiście, Job. I dlatego jest taka sama sytuacja. My jesteśmy światłością, światłem tego świata. I teraz pamiętajmy o tym na tym świecie. Pamiętajmy o tym, że ja kiedyś latałem samolotem. Nie wiem, czy lataliście samolotami w nocy na przykład, nie? Jak się patrzy przez okienko w samolocie, to się widzi w tych ciemnościach, a takiej czarnej ciemności, prawda? Się wydawało nieprzeniknionej, a jednak tam okazuje się, są miasta. Widać każde światełko z góry, że tak powiem. I wtedy się mówi, o, tam jest życie, tam są ludzie, tam jeszcze ludzie żyją, bo tam się światło pali. Ten powiedział, nie może się ukryć światło na górze. Dokładnie tak samo jest. Więc kochani, pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy światłością, światłem tego świata, bo Pan jest światłością, przepraszam, i diabeł chce każdego po kolei zgasić. To jest takie przykre doświadczenie, ale ja myślę, że właśnie jest napisane tak, nut lącego nie dogasił, a nie, knota lącego nie dogasił, a trzciny nadłamanej nie złamał. To jest bardzo ważne. Co robi Pan Jezus? On podnosi nas. On dalej rozpala nas, abyśmy świecili dla Boga. To On to zrobił. Co zrobił? Wlał olej do tych lamp, aby już nie kopciły, ale mogły świecić. To my jesteśmy pełni Ducha Świętego. To ten Boży olej jest w nas. To my jesteśmy tymi Bożymi lampami, które mają świecić dla Pana. I to jest bardzo ważne. Już w dziele stworzenia widzimy tą symbolikę, która jest również w Nowym Testamencie. A więc skąd ma być wyrzucony szatan?
Czy szatan został całkowicie wyrzucony z tej ziemi? Ależ nie, bracia i siostry. Ale jest coś takiego, w którym szatana nie ma. To jest ciało Chrystusowe. To jest to cudowne zgromadzenie wierzących ludzi, w których mieszka Duch Święty. Jak śmieszni są ci ludzie, którzy uważają, że człowiek wierzący może być opętany i wyganiają z ludzi wierzących demony. Oto jest bzdura zupełna. Wręcz przeciwnie, jeśli Pan Jezus zamieszkał w naszych sercach przez swojego Świętego Ducha, to nie ma miejsca już tutaj na tego lokatora ciemności, bo on nie może żyć razem ze światłością. Więc jeśli Pan wszedł w nasze życie i rozświecił ciemności naszych serc, to taki człowiek już nie może być opętany. Może być zgaszony. I diabeł to robi. Jest napisane, ducha nie gaście. I mowa jest o tym, przez co możemy ducha gasić. I rzeczywiście może tak być, że zamiast świecić na tym świecie, jak gwiazdy na niebie, możemy kopcić po prostu, smrodzić na tym świecie. I nie chciałbym, aby ktokolwiek z chrześcijan właśnie wiódł takie życie, aby ludzie zamiast światła widzieli się jakieś kopcące knoty, bo przecież Pan Jezus je rozpalił i wlał oliwy do naszych lamp. Dlatego Pismo Święte mówi, niech będą nasze biodra przepasane, lampy zapalone, a my pełni oliwy po to, aby świecić dla Pana, abyśmy płomienni duchem Panu mogli służyć. A więc, kochani, szatan został wyrzucony z kościoła. Szatan został wyrzucony z członków ciała Chrystusowego. I nie zwalajmy wszystko teraz na diabła. Pokuszeni jesteśmy najwyżej przez własne pożądliwości, które nas pociągają i nęcą. Pan Jezus tu powiedział wyraźnie, Pan światłości, że szatan nie ma do niego nic, nie ma nic w nim. Tak samo myślę, że jeśli my żyjemy w uświęceniu, żyjemy w Duchu Świętym, to szatan też nie ma do nas przystępu, ponieważ chronieni jesteśmy mocą Bożą, również mocą krwi Chrystusowej. Ta walka ciemności ze światłością również jest opisana na przykład od 6 godziny do godziny 9. Ciemność zaległa całą ziemię. A więc widzimy wyraźnie tutaj w Ewangelii Mateusza i w innych Ewangeliach, że był taki czas, kiedy ciemność próbowała zgasić światłość, która była przybita do krzyża. Tak, on był tam ukrzyżowany w swojej słabości, ale ponieważ nigdy nie zgrzeszył i był święty, tej światłości zgasić nie można było. Kiedy Pan Jezus Chrystus umarł, to światło się na nowo pojawiło. Chwała Panu za to. A my natomiast też powinniśmy o tym pamiętać. Czytamy, że Bóg nazwał światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Jest to bardzo ważne, bo Pismo Święte również mówi, do tego samego nawiązuje apostoł Paweł w swoim liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, 5 wierszu. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy zatem do nocy ani do ciemności, prawda? Co jest piękne, ten dzień nas zaskoczyć nie może. Nie należymy do tego świata, bo przecież przyjście Pańskie to będzie sąd Boży nad tymi, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Chwała Panu za to, a nas Pan ocalił przed nadchodzącym swoim gniewem. Dziękujemy Bogu za to. Dzisiaj jako chrześcijanie musimy o tym pamiętać, że ten podział na niestety duchowy istnieje nadal. Że nadal mamy niestety wojnę ciemności ze światłością. Ona dzisiaj przeniosła się właśnie na Kościół. Szatan walczy z Kościołem. Walczy z wierzącymi ludźmi. Jeśli nie może nas w jakikolwiek sposób zniszczyć, to przynajmniej próbuje zrobić, aby Kościół przestał być świadectwem. I ma na to mnóstwo sposobów, których używa. Pismo Święte mówi, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, władcami tego świata ciemności i ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Efezjan 6:12. Zwróćcie uwagę. Dzisiaj Kościół jest w stanie wojny.
stanie walki. Jakże wielu wierzących ludzi dzisiaj przysnęło. Jak wiele zborów przysnęło. Jak wielu przywódców dzisiaj przysnęło. Okazuje się, że świat się nagle stał dla nich przyjazny. Robią wszystko, żeby się temu światu podobać. Słuchają tego świata, co ten świat mówi, bardziej niż Boga, bardziej niż Biblii. Dlaczego? No właśnie dlatego, że zapomnieli, że walka ciągle trwa między światłością a ciemnością. Cóż warte jest chrześcijaństwo, które się od tego świata niczym nie różni? Chrześcijaństwo, którego świat akceptuje. Chrześcijaństwo, które świat oklaskuje. Pytam się, co to jest za... Co to są za chrześcijanie, których w ten sposób świat traktuje? Gdzie jest ta wojna, o której mówi apostoł Paweł? A więc jest to ważne, ponieważ diabeł dzisiaj wygrywa wojnę o nasz umysł. Dlatego, że wszechobecne media, które kapią tym jadem niewiary, podważają Boże Słowo, podważają Boże prawa, Bożą moralność. To wszystko wsiąka w człowieka, jak ten jad żmii, który po prostu węża jad, który pozwala na to, aby człowiek niestety za nie mógł, a nawet prowadzi go, to do śmierci duchowej. A więc bardzo ważne, zwróćcie na to uwagę. A więc Bóg oddzielił światłość od ciemności, tak samo my jako wierzący ludzie jesteśmy oddzieleni. Dalej, należymy do dnia, nie należymy do ciemności. I Pismo Święte tutaj mówi, nastał wieczór, nastał poranek, dzień pierwszy. Zwróćmy uwagę, że historia świata zaczyna się od ciemności, a kończy się światłością. Natomiast historia człowieka właśnie w taki sposób wygląda, prawda? Urodziliśmy się w naszych grzechach, poznaliśmy Pana Jezusa, rozświecił nasze serca, zaczęło się wszystko od nowa. Pan Bóg chce przez Ducha Świętego doprowadzić nas do tego cudownego dzieła swojego stworzenia, aby ono osiągnęło wyznaczonego przez Boga rozwój i też mowa tu jest o zbawieniu. Może jeszcze jeden tutaj taki wiersz bardzo ważny. Nastał wieczór, nastał poranek, dzień pierwszy. Ciekawa rzecz, że pierwszy dzień w Biblii jest dniem nowego stworzenia. To również jest nawiązanie do dzieła stworzenia. Używa to Jakub, również tej symboliki. Jest to ważne. Zobaczcie, na przykład Jakub mówi tak. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. Prawda? Zobaczcie, on nawiązuje do tego czasu stworzenia i mówi, że pierwszy dzień to jest właśnie ten pierwszy zarodek Bożego stworzenia. To jest niesamowita historia. I zwróćcie uwagę, Pan Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia po sabacie. Tak, pierwszego dnia po sabacie Pan Jezus zmartwychwstał jako pierworodny nowego stworzenia. Niesamowita historia. Aby we wszystkim był pierwszy. I on rozpoczął to dzieło odnowy. Z tej właśnie pustki, chaosu, ciemności, otchłani. Pan właśnie to uczynił. A z otchłani to nawet powiódł za sobą jeńców i wprowadził do raju nie tylko ludzi Starego Testamentu, którzy w Bogu położyli swoją nadzieję, ale również na przykład tego Łotra, który również na krzyżu musiał umrzeć za swoje grzechy. Pan go pociągnął za sobą i mówiąc mu, dziś będziesz ze mną w raju. I tak się stało. Zwróćmy też na to, że właśnie Kościół pierwszych wieków właśnie obchodził to bardzo ważne wydarzenie pierwszego dnia po sabacie, jako początek Bożego stworzenia. Zgromadzali się na łamanie chleba, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Bożego Syna. A więc jest to bardzo ważne i o tym czytamy w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale w 7 wierszu. Jest napisane, pierwszego dnia po sabacie zebraliśmy się na łamanie chleba.
Paweł, który miał odjechać na zajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę do północy. Niektórzy mówią, że chodziło o zwykłe jedzenie, ale przecież Paweł, wiecie, jakie miał podejście do tego? Aby nie mieszać jedzenia ze zgromadzeniem. Tak jak dzisiaj niektórzy robią, że na przykład kawiarnie robią podczas zgromadzeń albo innych rzeczy. To jest błąd. Paweł mówi, nie macie domów, aby jeść i pić, że zborem Bożym gardzicie, prawda? A niektórzy no, robią ze zgromadzenia taki rodzaj, wiecie, biesiady. Chodzi kelner, roznosi kawę, roznosi herbatę, no żeby nie było nudno. To wymieńcie sobie kaznodziejów, to nie będzie wam nudno. Że zaczną mówić w taki sposób, że będziecie z ciekawością, z otwartymi ustami słuchali tego, co mówią. A jak nie, to nie. Nie zamieniajcie kaznodziejów na kelnerów. Bo to nie tędy droga, prawda? A jednak może tak być. Więc Paweł mówi, nie macie domów, aby jeść i pić, że zborem Bożym gardzicie? Zgromadzenie mają służyć ku temu, aby oddawać chwałę Bogu, a nie po to robić z tego biesiadę, albo robić z tego klub, albo robić z tego kawiarnię, bo to uwłacza Bogu, bo skoro jest napisane, oddawajcie Bogu cześć nabożnym szacunkiem i bojaźnią, jak to jest Mu miłe, prawda? Więc to jest też bardzo ważne. Myślę, że trendy XXI wieku weszły również do Kościoła. Chrześcijaństwo bez Boga i Chrystusa żywego jest nudne. I ja się z tym zgadzam. A jeśli naprawdę stół pański jest zastawiony, to na pewno na takich zgromadzeniach nudzić się nie można. Dlatego, że jeszcze bardziej pobudza to naszą ciekawość, a jeśli chodzi o Boże Słowo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. To jest prawda. Im więcej jemy, to tym bardziej mamy większą ochotę oczywiście na to, aby głębiej wejść w Boże Słowo i jeszcze bardziej rozkoszować się Bożym imieniem. To jest chwała Bogu. Kochani, no nie wiem, czy nie chyba tak. Myślę, że poprzestaniemy na tym pierwszym dniu stworzenia, ponieważ czas nam już uciekł, ale mam nadzieję, że następnym razem omówimy sobie następne dni i też jak występują one w symbolice Nowego Testamentu i w nauczaniu Pana Jezusa i w nauczaniu apostołów. Język rabiniczny jest językiem bardzo, bardzo obrazowym, symbolicznym. Wiele jest metafor, przenośni, przysłów, figur i tym podobnych sposobów na to, aby Boże prawdy ukazywać właśnie w taki piękny sposób. To jest taką wizualizację, aby słuchacze mogli te prawdy nie tylko słyszeć, ale i oczywiście widzieć. I takim jednym z takich najprawdziej wybitnych apostołów, którzy właśnie tę symbolikę stosowali, to był apostoł Paweł i apostoł Jan. Jego Ewangelia jest pełna wspaniałych symboli. Dziękujemy Bogu za to. Bracia i siostry, niech imię Pańskie będzie błogosławione i mam nadzieję, że następnym razem wejdziemy jeszcze głębiej w następne dni stworzenia. Amen. Może macie jakieś pytanie, bardzo proszę. Jak to pytanie już miało? Dlaczego szatan nie ukazał się osobiście, tylko ukazał się jako anioł? Odpowiedź jest bardzo prosta. To był anioł światła. On, jak sama nazwa mówi, był Lucyfer, czyli ferro, nosić lucy, świecić. Tak? On był tym nosicielem światła. A więc był takim głównym Bożym posłańcem. A jednak w momencie, kiedy dostała w nim nieprawość, on zgasł. I o to chodzi, że gdyby on pokazał się Adamowi, który był niewinny i nie posiadał grzechu w tym momencie, to by go natychmiast rozpoznał, że coś się z tym aniołem stało. On już nie należał do aniołów światłości. On już stał się aniołem śmierci i cienia, ciemności. I tuś właśnie była dlatego użył węża. To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Dlatego i dzisiaj ten anioł ciemności używa dzisiaj ludzi. Właśnie dlatego. Bo gdyby się pokazał nam wierzącym ludziom, którzy znamy Boże Słowo, to moglibyśmy w nim rozpoznać, nawet gdyby on się nawet nieźle kamuflował, to Duch Święty by nam pokazał, że to jest niestety podróbka,
prawda? A on udaje postać anioła światłości. Natomiast niestety działanie duchowe w ludziach jest dla nas trudne do rozpoznania. Nie od razu to widzimy, prawda? Nie od razu. Czasami trzeba wiele czasu, czasami trzeba posłuchać takiego człowieka, co mówi, co twierdzi, w co wierzy, że można go rozpoznać i powiedzieć: tak, ty budujesz samego siebie. Ty promujesz tego typu dary, które budują nasze ego. Nie, ty jesteś sługą niestety naszego przeciwnika, przeciwnika Bożego. Dlatego szatan nie mógł osobiście kusić Adama i Ewę, bo był już upadłym aniołem i Adam by go natychmiast rozpoznał. Proszę bardzo, czy jest jakieś inne pytanie? To chyba tyle, jak ja nie mam więcej pytań. Amen.